Subskrybuj nasz kanał na YouTube. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, oto trzecie, ostatnie kazanie w czasie naszych rekolekcji i dzisiaj powiem o umartwieniu wewnętrznym. Tak jak ostatnio mówiłem o tym, używając porównania, że człowiek jest jak ogród, umartwienie zewnętrzne okala ten ogród, a więc jest płotem, murem, który broni to, co cenne wewnątrz tego ogrodu. I dzisiaj będę mówił o naszym wnętrzu. Co zrobić, żeby wydać dobre owoce w postaci cnót? Zdaję sobie sprawę, że ważne jest umartwienie naszego ciała i zmysłów, aby pożądliwość została w nas stłumiona. I teraz dlatego możemy podejść do omówienia umartwienia wewnętrznego, które jest istotniejsze, ale także i trudniejsze. Ciało łatwiej poskromić, jeśli mamy silną wolę i nie dopuściliśmy wcześniej do zupełnej swawoli naszych zmysłów. Władzę naszego ducha trzeba umartwić, to znaczy podporządkować woli Bożej, by były posłuszne Panu Bogu i w konsekwencji zrodziły w nas cnoty według upodobania Bożego. Omówię w tym kazaniu umartwienie pięciu władz wewnętrznych, a są to język, wyobraźnia i pamięć, żądze, umysł i wola. I zacznijmy od umartwienia języka. Język należy bardzo mocno umartwiać, bo mimo że jest małym członkiem naszego ciała, to wyrządza wielkie szkody. Stworzony został przez Pana Boga do uwielbiania Go i opowiadania Słowa Bożego oraz do komunikacji między ludźmi, ale niestety najczęściej służy do obrażania Pana Boga. I to tak często, że jeden człowiek potrafi kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy na dzień obrazić nim Pana Boga. Nie na próżno święci ojcowie i pisarze nazywają go mieczem ostrym, raniącym nie ciało, ale duszę. Trzeba nam umartwiać język, bo inaczej staniemy się ludźmi bezbożnymi. Według słów apostoła Jakuba, kto nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Przeciwnie, jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Pisze tenże święty Jakub. Umartwienie to jest trudne nawet dla doskonałych. Sam święty Jakub stwierdza, języka nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. Kto więc jest do tego zdolny? Tylko Bóg ze swoją łaską, według słów świętego Augustyna. Aby poskromić konia, woła, wielbłąda, słonia lub lwa albo węża, trzeba nam na to człowieka. Aby zaś poskromić człowieka, potrzeba Boga. Musimy więc usilnie prosić o tę łaskę na modlitwie. Po drugie, trzeba strzec się gadatliwości. Pewien grecki pisarz słusznie zauważa, że jeżeli drzwi mieszkania często są otwierane, wszystko ciepło przez nie wychodzi. A gdy kto wiele mówi, wszystko ciepło nabożeństwa i skupienia ulatnia się przez usta. Należy zatem te drzwi zamknąć kluczem milczenia. Uczmy się milczenia od samego Zbawiciela, gdyż On milczał w żywocie Matki, bardzo mało mówił w wieku dziecięcym i młodzieńczym, milczał przez 40 dni na pustyni przed rozpoczęciem pracy nauczycielskiej, milczał, gdy mu zadawano męki, a i milczy teraz, w Najświętszym Sakramencie.
Wszystkie zaś słowa, jakie w życiu ziemskim wypowiedział, tchnęły mądrością i świętością boską, a ich pobudką była jedynie chwała Boża i uświęcenie ludzi. Milczenie winniśmy zachować zwłaszcza na modlitwie i w Kościele. Rzecz to niby oczywista, ale niestety coraz częściej kościoły stają się jakby targowiskiem. Jeżeli na zewnątrz jesteśmy gadatliwi, przebywając w świątyni, nawet gdy mówimy coś szeptem, to ujawniamy tym samym, że wnętrze nasze pełne jest gwaru i nie jesteśmy skupieni na świętym gospodarzu w domu Bożym. W spotkaniach międzyludzkich niejednokrotnie mówić trzeba. Wówczas trzymać się należy tej zasady, aby pobudka naszej mowy była czysta i dobra. Tymi pobudkami są miłość Boga, miłość bliźniego, konieczność, przyzwoitość, własny albo obcy pożytek, godziwe rozweselenie się. A więc żartować można, byle w odpowiednim miejscu i towarzystwie i oczywiście z zachowaniem przyzwoitości. Nigdy natomiast nie powinniśmy mówić w tym celu, aby się pokazać, wywyższyć albo aby innych poniżyć. Kiedy mamy z tym problem, to lepiej więcej milczeć niż mówić, według dobrej zasady. Tak ostrożnie otwieraj usta do mówienia, jak portfel do płacenia. Nie lubimy otwierać portfela chętnie do płacenia, to dlaczego tak chętnie otwieramy usta do mówienia? Milczeć natomiast nigdy nie można, kiedy kogoś trzeba po chrześcijańsku upomnieć. Gdy inni mówią, nie przerywaj im, bo przerywać komuś bez potrzeby i narzucać się natrętnie ze swoimi uwagami jest znakiem pychy albo niegrzeczności, albo porywczości, z którymi trzeba walczyć. Przerywać komuś możemy tylko wtedy, gdy szydzi z religii, obmawia bliźniego lub obraża wstydliwość. Ważyć powinniśmy każde wypowiedziane słowo, pamiętając, że z każdego słowa próżnego zdamy rachunek przed Panem Bogiem. Słowem mamy naśladować w tym względzie boskiego mistrza, który tak mówił, że wszyscy dziwili się słowom pełnym mądrości i wdzięku. Naśladujmy też mistrzynię doskonałości, Maryję, która była tak bardzo skromna i wstrzemięźliwa w mowie, ale za to wszystkie słowa Najświętszego Syna swojego zachowywała w swoim sercu. Przejdźmy teraz do umartwienia wyobraźni i pamięci. Wyobraźnia jest tym zmysłem wewnętrznym, który wrażenia otrzymane od zmysłów cielesnych jakby jakie zwierciadło odbija, upiększa, przemienia, z innymi zlewa i stąd tworzy nowe obrazy. Wyobraźnia jest nam potrzebna, gdyż jej zadaniem jest pomoc rozumowi w tworzeniu pojęć. Dlatego rozum powinien używać jej jako podrzędnej sługi i panować nad nią. Niestety rzecz łatwa to nie jest, gdyż wyobraźnia nosi na sobie najwięcej śladów grzechu pierworodnego. Trudno utrzymać ją w wodzy, gdyż ona niczym dzikie zwierzę wychodzi ciągle po zdobycz i znosi, co się nadarza. Ona za pomocą swoich obrazów sprawia nieustanny hałas w duszy i nie pozwala, abyśmy w skupieniu wypowiedzieli choć jedno Ojcze Nasz. Któż z nas nie zna jej negatywnych skutków? Każdy przecież dokładnie czuje je na sobie.
Należy więc z całą stanowczością okiełznać ją przez umartwienie. Dobrze to znamy, kiedy chociażby do ręki bierzemy różaniec. Często po pierwszej modlitwie, a nawet już w czasie pierwszej modlitwy, wyobraźnia oddziela nas od Pana Boga. Wyobraźnia robi zamęt w naszej duszy i dlatego trzeba ją bardzo mocno umartwiać. Jak więc mamy umartwiać wyobraźnię? Ponieważ jest ona tak bardzo rozszalała, że nawet najdoskonalsi mają problem w całkowitym okiełznaniu jej, dlatego trzeba prosić Wszechmocnego Boga, który wszystko może, o tę łaskę. A z łaską wyjednaną u Pana Boga trzeba współpracować, a więc połączyć pracę nad sobą. Ponieważ wyobraźnia karmi się tym, co jej zmysły przynoszą, dlatego należy usilnie umartwiać te jej służebnice. W poprzednim kazaniu nakreśliłem już, jak powinno wyglądać umartwienie zmysłów. A teraz widzimy na tym przykładzie, jak ważne jest, aby umartwienie zewnętrzne szło w parze z umartwieniem wewnętrznym. Wszystko dlatego, że władze zewnętrzne wpływają na wewnętrzne, a wewnętrzne pobudzają te zewnętrzne. Unikajmy także czczych marzeń i snów na jawie, bo w nich kocha się wyobraźnia. Człowiek w takim stanie ciągle ucieka od rzeczywistości, w której żyje, gdyż uważa, że wszędzie, gdzie go nie ma, jest lepiej. Jest to bardzo niebezpieczny stan, szczególnie dla wykonywania pracy i dla spełniania obowiązków. Wierzący powinien pamiętać, że spełnienie obowiązków, praca i życie w obranym stanie jest wyrazem woli Bożej. Tego właśnie od nas Bóg chce i wymaga, a nie zajmowania się innymi rzeczami i iluzjami. Inaczej postawiłby nas w innym miejscu. A więc nie ma co się poddawać tym marzeniom i biegać za nimi. Mamy żyć tu i teraz, tu, gdzie Pan Bóg nas stawia. Umartwiać, czyli oczyszczać, mamy również naszą pamięć. Ona to jest niejako spiżarnią dla wyobraźni, gdyż przechowuje dawne obrazy i wrażenia, z których wyobraźnia lubi korzystać. Jeśli więc w przeszłości napełniliśmy się obrazami grzesznymi, chowamy do kogoś urazę, nosimy w sobie negatywną ocenę drugiego człowieka, zaszufladkowaliśmy go gdzieś, to starajmy się wyczyścić naszą pamięć na modlitwie, oddając to wszystko Panu Bogu. Im częściej te obrazy wyobraźnia wyciąga na zewnątrz, to my także częściej zwracajmy się z nimi do Pana Boga, aż ustąpią. Natomiast w to miejsce napełnijmy naszą pamięć czymś dobrym i świętym. Właśnie dlatego ważne jest to, czego słuchamy i na co patrzymy oraz to, co rozważamy. Słuchajmy pobożnej muzyki i klasycznej muzyki. Wybierajmy się na dobre sztuki teatralne, do muzeów i wystaw sztuk. Nawiedzajmy piękne kościoły, przebogate architektonicznie. Czytajmy dobre książki, dobrą polską literaturę. Rozważajmy często życie Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych pańskich. Dołóżmy starań, aby nasza pamięć napełniona była obrazami i wrażeniami świętymi, z których wyobraźnia może korzystać do woli. A teraz o umartwieniu żądz. Starsi mędrcy i nauczyciele duchowi, pisze święty Józef Sebastian Pelczar, rozróżniają w duszy ludzkiej niejako dwie części. Jedną wyższą, czyli anielską, drugą niższą, czyli zwierzęcą.
W wyższej umieszczają rozum i wolę, czyli pożądanie umysłowe. W niższej natomiast wyobraźnię, pożądanie zmysłowe i żądzę. Cóż to są te żądze? Żądze, z łacińskiego passiones, są to poruszenia, które powstają pod wpływem wyobraźni w pożądaniu zmysłowym na widok czegoś dobrego albo złego. Poruszenia te odbijają się także w ciele, a zwłaszcza w sercu, które w miarę działania tychże rozszerza się lub ściska, raźniej albo wolniej bije. Świadomość zaś tych poruszeń nazywamy uczuciem. Spotęgowane uczucie nazywamy afektem. Co do liczby żądz, nie zgadzają się autorzy. Jedni bowiem przyjmują 4 żądze: radość, nadzieję, boleść i bojaźń. Inni tylko 2: radość i boleść. A jeszcze inni tylko 1: miłość. Najbardziej uzasadniony jest podział świętego Tomasza z Akwinu, którego zresztą dzisiaj czcimy, który wymienia 11 żądz. Są nimi miłość, nienawiść, pragnienie, wstręt, radość, smutek, nadzieja, rozpacz, bojaźń, odwaga i gniew. Poruszają się one według tego, czy coś dobrego, czy coś złego na nas wpływa. I tak, dobro każde, jeżeli je za możliwe i stosowne uznajemy, budzi w nas miłość. Jeżeli jest odległe, wznieca w nas pragnienie. Jeżeli to pragnienie może się ziścić, powstaje nadzieja. W przeciwnym razie rozpacz. Podobnie złe wywołuje nienawiść. Jeżeli jest nieobecne, staramy się go uniknąć. Jeżeli może nas dotknąć, lękamy się. Jeżeli możemy takowe usunąć, budzi się w nas odwaga. Jeżeli nie możemy, rodzi się w nas smutek. Ze smutkiem łączy się gniew, a z gniewem żądza zemsty. Gdy zaś ta zostaje zaspokojona, a zło oddalone od nas, doznajemy uczucia triumfu. Żądze te są koniecznymi sprężynami działania, bo bez nich nie można sobie wyobrazić życia. Czyli jak mówi święty Hieronim, człowiek bez nich przestałby być człowiekiem, a w ciele żyłby bez ciała. Żądze te nie są same przez się ani dobre, ani złe, lecz dobrymi lub złymi stają się według przedmiotu, które je porusza. Przedmiotem zaś tym może być albo Pan Bóg i dobra niebieskie, albo też dobra ziemskie. I to bądź duchowej natury, na przykład zaszczyty, sława, panowanie, bądź też podpadające pod zmysły, jak bogactwa i rozkosze. Przed grzechem pierworodnym żądze te były umiarkowane w nas, posłuszne woli i pragnące tego, czego rozum chce, a więc i to, i tego, czego Bóg pragnął. Teraz są rozprężone, krnąbrne i raczej służące zmysłowości niż rozumowi. Jak więc umartwić żądze? Czy można je wykorzenić? Nie, bo przede wszystkim byłoby to niemożliwe, a po drugie, jak już powiedziałem, szkodliwe, gdyż bez tych żądz nie można nabyć cnoty. Trzeba je więc poskromić. A jak je mamy poskromić? Oto najpierw modlić się, aby Pan Bóg sam te żądze łaską swoją jakby kajdanami spętał, a gdy się buntują, opór w nich stłumił. Narzucić im należy wędzidło rozumu. Rozum zaś trzeba poddać pod
jarzmo prawa Bożego. Mamy czuwać przy tym nad zmysłami i wyobraźnią, bo to one, jak wcześniej powiedziałem, wielki wpływ wywierają na żądzę. Skoro czujemy, że jakaś żądza się budzi, nie działajmy pod jej wpływem, choćby to, do czego nas ciągnie, wydawało się dobre, ale starajmy się wpierw uspokoić wewnętrznie, do czego posłuży zastanowienie się i modlitwa. Przede wszystkim zwracajmy pilną uwagę na żądzę główną, aby nas nie wzięła w niewolę, lecz i wszystkie inne utrzymujmy w karbach. Wreszcie poddajmy żądzom należyty przedmiot, a tym niech będzie sam Pan Bóg, aby pragnęły, czego Bóg każe pragnąć i unikały, czego Bóg każe unikać. Gdy więc miłość ku stworzeniom w sercu się budzi, zwróćmy się ku nieskończonej piękności i najwyższemu dobru, albo przynajmniej oczyśmy ją w miłości boskiej. Najsilniejszą żądzą w nas jest miłość, a jej siedliskiem jest serce. I szczególnie nad nią powinniśmy panować, ale żeby opowiedzieć o niej dokładniej, to bym musiał poświęcić całe kazania, więc nie mam tutaj miejsca teraz, by o niej opowiadać, ale zwróćmy uwagę na miłość w naszym życiu, jak się ona rodzi, do czego się rodzi, do czego czujemy pociąg, gdzie ona zmierza, by trzymać ją w karbach. A teraz przejdźmy do umartwienia umysłu. Grzech pierworodny sprowadził przyćmienie rozumu, tak iż teraz rozum nie tylko rzeczy nadprzyrodzonych poznać nie może, bo i przed grzechem tego nie mógł, bez objawienia Bożego, lecz nawet w poznaniu prawd religijnych, naturalnych, w zakresie przynależących do rozumu, jest słabym i chwiejnym. Wiadomo, jak mędrcy pogańscy pobłądzili w badaniach swoich nad istotą Boga, człowieka i świata. Stąd pochodzi niewiedza wspólna wszystkim, na którą jedynym lekarstwem jest światło wiary. A więc wprowadźmy to światło do duszy naszej, inaczej panować w niej będzie wieczna ciemność. Aby zaś to lekarstwo skutkowało w nas, wzywajmy najpierw z pokorą, że potrzebujemy światła Bożego, a powtóre starajmy się to światło wpuścić do duszy. A więc módlmy się do Ojca Światłości, słuchajmy Słowa Bożego, czytajmy dobre książki, radźmy się światłych ludzi, zwłaszcza kapłanów, a gdy to światło wejdzie do duszy, czuwajmy, aby go nie przyćmiły grzechy i namiętności. Jest w nas nienasycona ciekawość do poznawania rzeczy ziemskich. Pragnienie wiedzy jest samo przez się dobre, lecz może stać się złe, jeżeli zuchwale powołujemy Pana Boga przed sąd rozumu i chcemy zbadać Jego tajniki, albo jeżeli nabywamy wiadomości szkodliwych lub dobrych, ale w złym celu, albo wreszcie, jeżeli przykładamy się do nauk świeckich z uszczerbkiem dla umiejętności Bożych. Wtedy duch nasz staje się podobnym do bezwładnej biblioteki, w której jednak brak jest najważniejszej księgi, a tą księgą jest Księga Krzyża. Jeżeli chcemy to zmienić, pamiętajmy, że prawdziwą mądrością jest bojaźń Boża, a najwyższą wiedzą jest poznanie i umiłowanie Chrystusa Pana. Starajmy się nabyć tę wiedzę, pamiętając o przestrodze Tomasza a Kempisa. Gdy przyjdzie dzień sądu, nie będą Cię pytać o to, coś
czytał, lecz oto coś czynił, ani oto czegoś się nauczył, ale czyś pobożnie żył. Nie neguję tu umiejętności świeckich, czyli nauk świeckich, owszem, jako promienie prawdy wiekuistej są one dobre i pożyteczne. Należy jednak oddawać się im z umiarkowaniem i z czystą pobudką. Inaczej mogą nas wbić w dumę i wyziębić w nas ducha. Jeżeli chcemy oczyścić się i udoskonalić swoją duszę, a więc także rozum, zwróćmy baczną uwagę na świat myśli. Ten świat wewnętrzny, na który jednak świat zewnętrzny wywiera bardzo silny wpływ. Jest to świat tajemny, do którego tylko Pan Bóg i nasza dusza ma przystęp. Świat bardzo rozległy, podobny do ogromnej łąki, na której rosną prześliczne kwiaty, ale także gdzie pełza brzydkie robactwo. Ten świat niezmiernej wagi jest, tam bowiem jest tak jak, że tak powiem, nasza rozmównica z Panem Bogiem. Tam jest też pole dla Jego natchnień, tam jest stolica wiary i tam źródło naszych czynów oraz ognisko życia wewnętrznego. Świat myśli łączy się ściśle ze światem uczuć. I rzec można, że między obu światami jest tajemniczy i ciągle czynny telegraf, o którym autor księgi o naśladowaniu Chrystusa pięknie się wyraził. Jeżeli miłuję niebo, chętnie rozmyślam o rzeczach niebieskich. Jeżeli świat miłuje, raduję się radością Jego, a smucę się smutkiem Jego. Jeśli miłuję ciało, często cielesność zaprząta myśl moją. Jeśli ducha miłuję, wówczas rozpływam się w rozmyślaniu o rzeczach duchowych. Cokolwiek więc miłuję, o tym myślę, mówię i słucham, i obrazy tego zachowuję w mojej pamięci. A więc łatwo można poznać, co miłujemy, jeżeli przebadamy, o czym najwięcej myślimy, o czym mówimy i czego z lubością słuchamy. Różne są myśli. Jedne niedobrowolne, które powstają bez naszego zezwolenia, inne dobrowolne, które albo sami wywołujemy, albo gdy się zjawiają same, zatrzymujemy. Rozumie się, że te ostatnie mają znaczenie moralne i według przedmiotu są dobre lub złe. Nie możemy uniknąć wszystkich myśli złych, jak nie możemy przeszkodzić, by ptaki nie zlatywały się na łan zboża. Lecz możemy i powinniśmy rugować je z duszy, by się nie stały dobrowolne, a tym samym by się nie stały grzechami. Skoro więc złe myśli zaczynają nas nagabywać, natychmiast potrzeba stawić im opór i to czym prędzej. Im są potężniejsze i natarczywsze, inaczej mogą duszę poplamić. Nie można karmić ducha myślami budzącymi próżność, dumę, gniew, zmysłowość lub nienawiść. A lichą też strawą są dla niego ludzkie plotki, sądy o ludziach, czcze marzenia i obawy. Słowem, wszystkie myśli próżne, na które nie wolno tracić czasu. Natomiast trzeba wprowadzić ducha w świat wiary i tam dla niego szukać zajęcia. Duch bowiem ludzki podobny jest do młyna, który nieustannie miele wszystko bez wyjątku. Czy pszenicę, czy konkol. Trzeba zatem poddawać mu pszenicę. To jest prawdy i tajemnice Boże, albo przynajmniej rzeczy pożyteczne i dobre. Inaczej czart,
świat i ciało nasze podadzą mu kąkol. Zwracajmy uwagę więc, co przenika do duszy naszej, bo to wówczas zostanie w nas i będzie napełniało nasze myśli. I na zakończenie powiedzmy sobie o umartwieniu woli. Umartwić potrzeba, co w naszej woli jest zepsute i niedoskonałe. Wolą zaś nazywamy tę władzę, mocą której dobrowolnie, to jest bez wewnętrznej konieczności i bez zewnętrznego przymusu, możemy wybierać i spełniać to, co rozum uznał za dobre. Wielki jest wpływ woli. Można ją porównać do pani i królowej duszy. Jak bowiem w każdym państwie urzędnicy i poddani słuchają rozkazów królewskich, tak w królestwie duchowym wszystkie władze, tak duszy, jak i ciała, to tylko spełniają, co im wola nakazuje. Wola zaś sama jest wolna od wszelkiego przymusu, choć obcym wpływom podlega, bo nie tylko Bóg na nią działa, ale także i żądze na nią wpływają, a przez żądze świat i szatan. Nadto w wyborze przedmiotu zależy ona od przedstawień rozumu, który ją jak chłopiec ślepego prowadzi, chociaż z drugiej strony rozkazuje ona i samemu rozumowi. Od woli też zależy całe życie moralne, całe szczęście i zbawienie człowieka. Przed grzechem pierworodnym wola była skłonniejsza do dobrego niż do złego. Teraz nie tylko nic nadprzyrodzonego bez łaski Bożej uczynić lub zapragnąć nie może, bo tego i wpierw nie mogła, ale nawet do spełnienia trudniejszych uczynków naturalnych lub do zwyciężania pokus cięższych potrzebuje lekarstwa łaski Bożej. Co więcej, stała się skłonniejszą do złego niż do dobrego i raczej za podszeptami złych żądz niż za głosem rozumu idzie. Przed grzechem była prawą, to jest kochała Boga nade wszystko, a siebie i wszystko inne dla Boga. Lecz wskutek grzechu odwróciła się od Boga, a zwróciła się ku sobie, przez co człowiek począł miłować siebie bez względu na Pana Boga, a nawet siebie postawił w miejsce Boga. Wniknijmy w nasze wnętrze, a przekonamy się, że jeżeli nie idziemy za poruszeniami łaski Bożej, chcemy być zbyt często być bogami dla siebie i dla innych, albo robimy siebie celem i ogniskiem życia. Stąd myślimy o sobie, sądzimy według siebie, odnosimy wszystko do siebie, chcemy mówić ciągle o sobie i zajmować ludzi sobą. Wszędzie szukamy siebie. Tak więc szukamy własnej pociechy i to na polu zmysłów, na przykład w przyjemnościach i wygodach ciała, na polu wyobraźni, na przykład w marzeniach, na polu serca, na przykład w przywiązaniu do stworzeń, na polu ducha, na przykład w umysłowych rozrywkach i własnej chwale, na polu woli, na przykład w panowaniu nad drugimi, nawet na polu życia duchowego, na przykład w modlitwie, jeżeli modlimy się w tym tylko celu, by rozczulić i zadowolić nasze serce. Szukamy dalej własnej chwały i to ze wszystkiego, z przedmiotów rzeczywistych i urojonych, z rzeczy nieraz błahych i podłych, z majątku, z rodu, mieszkania, wyglądu twarzy,
ze stroju, ze zręczności, z dowcipu, nauki, godności, władzy i ze znaczenia. Szukamy chwały nawet z cnót, które wystawiamy na widok publiczny, nawet z pokory, którą udajemy, nawet z grzechów własnych, którymi się chełpimy. Wreszcie szukamy własnej korzyści i to wszędzie, gdzie się sposobność nadarzy, bez względu na obrazy Boga i krzywdę bliźniego. Słowem, wszędzie występuje samolubne ja ze swymi roszczeniami. Ta rana nazywa się złom miłością własną. Mówię złom, bo jest i dobra miłość własna. Przecież sam Pan Jezus nakazuje kochać bliźniego jak siebie samego. Przez co daje poznać, że można i należy siebie kochać godziwie. Otóż miłość ta jest dobra, jeżeli jest zgodna z rozumem i prawem Bożym. A więc jeśli miłujemy siebie dla Boga, by wypełnić przeznaczenie, jakie nam Pan Bóg wytknął i zasłużyć na dobra wieczne. Przeciwnie, miłość własna jest zła, gdy miłujemy siebie wbrew woli Boga i Jego przykazaniom, a więc aby zaspokoić swe nieuporządkowane żądze. Ta zła miłość, którą po prostu nazywamy miłością własną, jest to ciągła pamięć, cześć i czułość dla siebie i to ustawiczne pragnienie, aby zapewnić duszy i ciału to wszystko, co im chwałę, przyjemność lub korzyść przynosi, a natomiast odsunąć od nich wszelką przykrość i wzgardę, i to bez względu na obrazę Boga i na własne zbawienie. A więc miłość własna, która jest wszechobecna, jest chyba największym naszym wrogiem i dotyczy woli naszej, a więc tego, co najistotniejsze w nas, ponieważ to wola decyduje o naszym szczęściu i zbawieniu. O miłości własnej można by było powiedzieć nawet niejedno kazanie. I dlatego nie mam tutaj miejsca i czasu, żeby wyczerpać wszystko na jej temat. Dodam tylko, że z miłością własną będziemy walczyć do ostatniego tchnienia w naszym życiu. Święci nawet mówili, że miłość własna umiera 15 minut po naszej śmierci. Tak jest zakorzeniona mocno w nas. I będzie ona się wkradać w każdą możliwą władzę w naszym życiu. Właściwie we wszystko. I miłość własna ma to do siebie, że potrafi każdy, nawet najpiękniejszy czyn zatruć trucizną, że staje się złym. A więc czyn podjęty najpierw dobry, z dobrym celem, miłość własna może zabić, tak jak robak zabija jabłko od wewnątrz. Bo miłość własna potrafi naprawdę zniszczyć wszystko i zabić wszystko. Miłość własna, czyli to nasze ja, które cały czas chce być na wierzchu. Wystarczy zrobić rachunek sumienia. Z dzisiejszego dnia, z tego tygodnia. I znajdźmy choć jeden uczynek, jedną myśl, jedno pragnienie, cokolwiek, co było czyste i nie miało w sobie miłości własnej. To znaczy miało za przedmiot tylko Pana Boga, Jego miłość i ewentualnie dodane do tej miłości miłość bliźniego, ale zawsze musi być miłość do Pana Boga. Czy potrafimy sobie wspomnieć taki jeden czyn,
nawet najlepszy i najpiękniejszy i najszlachetniejszy, który nie uczyniliśmy z miłości własnej. Bardzo rzadko możemy znaleźć takie czyny, jeżeli w ogóle takie są. I dlatego usilnie pracujmy nad tym, by miłość własną zabić w sobie. Moi drodzy, można by było o umartwieniu jeszcze więcej mówić, bo jest to temat bardzo szeroki, ale niech pozostanie to, co powiedziałem. Na końcu chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Umartwienie nakładamy na siebie sami. Często też korzystamy z tego, co Pan Bóg na nas zsyła, ale przyjmujemy to i traktujemy jako umartwienie. A więc jest to czynność z naszej strony, którą wybieramy, sami nakładamy. I dlatego winniśmy pamiętać, że przed umartwieniem powinno być poddanie się pod to, co Pan Bóg zsyła na nas. A więc nie rezygnujmy z nakładania na siebie umartwień, ale największym umartwieniem jest to, co znosimy, co z ręki Pana Boga otrzymujemy. Dlaczego? Dlatego, że umartwienie, które sami na siebie nakładamy, no właśnie nakładamy sami, a więc ono płynie od nas. A to, co Pan Bóg na nas zsyła, jest od Niego, a więc jest czystsze, jest lepsze, bo wszystko, co od Pana Boga, jest lepsze niż to, co my sobie ustalimy. Bo nie ma tam tej właśnie naszej miłości własnej, przywiązania. A więc pierwszą pokutą, którą czynimy, niech będzie poddanie się woli Bożej, co oczywiście nie oznacza, żebyśmy rezygnowali z nakładania umartwień. Wręcz przeciwnie. Poddawajmy się pod wolę Bożą i nakładajmy na siebie umartwienia, bo one pomogą nam się poddać pod wolę Bożą, ale zwróćmy baczniejszą uwagę na to, by się poddać woli Bożej. I tak samo to, co mówiłem, co do stopnia umartwień, to, co wymienia święty Tomasz z Akwinu, najpierw powinniśmy się wystrzegać grzechów ciężkich, bo od nich zależy zbawienie, później dopiero drugi stopień grzechów powszednich i przyjmować lekkie umartwienia, a na końcu dopiero nakładać na siebie ciężkie umartwienia i znosić wszystkie ciężary. I oczywiście w tej gradacji to nie znaczy, że jeżeli trwamy w grzechach ciężkich, to nie mamy na siebie nakładać umartwień, dlatego że te umartwienia pomogą nam wyjść z grzechów ciężkich. Przykładem może być, jeżeli ktoś trwa w grzechach nieczystych i nie potrafi sobie z nimi poradzić, to dobrym jest nałożyć na siebie post o chlebie i wodzie. Ponieważ tak jak mówiłem, cielesność nasza czy pokusy cielesne, te nieczyste, są bardzo mocno związane z naszym ciałem, jeżeli ono jest zaspokojone, właśnie też w tym wymiarze pokarmu i jedzenia, będzie łatwo szukało też zaspokojenia w nieczystości. Jeżeli będzie umartwione w jedzeniu, będzie nam łatwiej umartwić się i też w innych sprawach. A więc umartwiajmy się, nakładajmy na siebie umartwienia, ale pamiętając, że najpierw trzeba zerwać z grzechami śmiertelnymi, bo to jest ważniejsze, później walczyć z naszymi różnymi wadami, grzechami powszednimi, a to wszystko niech jakby wzmacnia nakładane na siebie umartwienie. Dlatego, że i w nakładaniu umartwienia można bardzo pobłądzić. Bo tak jak powiedziałem, miłość własna wszystko może zniszczyć. I uważajmy na to.
zawsze bądźmy poddani pod wolę Bożą. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Wspierając nasz kanał, pomagasz tworzyć kolejne treści. Więcej informacji w opisie filmu.